Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich. Proszę Państwa, o uwagę, zanim przystąpimy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji, wspólnie z Panem Burmistrzem oraz Panią Izabelą Janaszek-Talacha, pełnomocnikiem Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy w rodzinie, dokonamy wręczenia nagrody Profilaktyk Roku 2015. Tytuł nadawany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osobie, której działania przyczyniają się do realizacji zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania, o których mowa, cechuje kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego. Efektywność mierzona pozytywnym przyjmowaniem przez adresatów, umiejętność współdziałania z innymi. Osoba uhonorowana tytułem Profilaktyk Roku 2015 została wyłoniona w drodze konkursu. Decyzją jury konkursu tytuł i nagrodę Profilaktyk Roku 2015 otrzymuje pani Barbara Kubiak, psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej w Łukowie. Pani Barbara Kubiak we współpracy ze wspólnotą Jan Chrzciciel organizuje i prowadzi profilaktyczne zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży, w tym dla zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych i wykluczeniem społecznym oraz profilaktyczne przedsięwzięcia dla całych rodzin, aktywnie angażując w to działanie młodzież i osoby dorosłe legitymujące się uniwersalnym systemem wartości. Są to zajęcia feryjne i wakacyjne dla grupy 40 dzieci, zapewniające im wiele atrakcji w postaci ciekawych, zróżnicowanych zajęć tematycznych oraz wyjazdów do farm iluzji muzeów. Festyny rodzinne, podczas których starannie przemyślane, dobrane i zrealizowane działania angażują całe rodziny. Festyn rodzinny wpisał się już w ofertę profilaktyczną miasta oraz w świadomość mieszkańców Łukowa jako cenna możliwość aktywności rodzinnych i społecznych. Gimba Zjada, przedsięwzięcie profilaktyczne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych Łukowa, którego celem jest chronienie młodzieży przed sięganiem po substancje psychoaktywne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Powyższe działania zyskują bardzo wysoką ocenę osób w nich uczestniczących. Pani Barbaro, bardzo serdecznie gratulujemy i zachęcamy do podejmowania dalszych inicjatyw społecznych. Ja od razu zdeklaruję, że na wsparcie miasta może Pani nadal liczyć. Proszę Państwa, mamy jeszcze jedno miłe wyróżnienie. Wspólnie z Panem Burmistrzem, z Panem Przewodniczącym dokonamy wręczenia listu gratulacyjnego oraz nagrody dla Pana Piotra Wróbla. Piotr Wróbel. W dowód uznania za wieloletnią działalność wolontariacką oraz wrażliwość społeczną składamy Panu najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Życzymy Panu dalszej wytrwałości i satysfakcji z działania pro publico bono oraz pogody ducha i pomyślności w życiu prywatnym. Szanowni Państwo, ja dodam do tego jeszcze, że Piotr jako sportowiec bierze udział często w zawodach rzut piłką lekarską, tak Piotrze? I zdobywa tam laury. I wiem, że marzeniem Piotra było mieć własną piłkę lekarską. I właśnie ta żółta piłka jest taką nagrodą dla Ciebie, a jednocześnie spełnieniem Twojego małego marzenia. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. I Piotruś, zachęcamy do dalszej wytężonej pracy na rzecz takiego dobra społecznego, włączania się w kolejne inicjatywy. Piotrze, gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w swoich działaniach. Ja chciałbym wszystkim podziękować radnym,
panu Zbyszkowi Bieluniowi, dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, szefowi sztabu, bo jest bardzo fajny. I panu burmistrzowi tak samo. Dziękuję bardzo. I opiekunom Wsparcia Przylądek. Dziękujemy bardzo. Jak widzicie państwo, ten krąg ludzi dobrej woli jest dość duży. Zapraszamy również i wszystkich innych, żeby się włączali, tak, w różne szlachetne idee. Dziękujemy. Otwieram 18. sesję Rady Miasta Uchów. Serdecznie witam wszystkich państwa przybyłych na sesję. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie zgodnie z listą obecności 19 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Przystępuję do uchwalenia porządku obrad 18. sesji Rady Miasta Łuków. Punkt 1. Otwarcie. Punkt 2. Uchwalenie porządku obrad 18. sesji Rady Miasta. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 16. i 17. sesji Rady Miasta. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza miasta z działań podejmowanych w okresie od 16. sesji Rady Miasta. Punkt 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy w rodzinie w 2015 roku. Punkt 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Punkt 7. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta. Punkt 8. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta. Punkt 9. Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji. Informacja o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich. Punkt 10. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2015 rok. Punkt 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok. Punkt 12. Informacja burmistrza miasta o zgłoszonych w 2015 roku żądaniach, o których mowa w artykule 36 ust. 1, 3 i ust. 5 i wydanych w 2015 roku decyzjach, o których mowa w artykule 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Punkt 13. Podjęcie uchwał w sprawach. 1. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków. 2. Wspólnej realizacji zadania z powiatem łukowskim pod nazwą budowa ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniającej postać noblisty. 3. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi łukowskiemu na zadanie pod nazwą przebudowa dróg powiatowych 1312L Trzebieszów, Celiny, Krynka, Kolonia Grędzówka Łuków, ulica Zimna Woda, ulica Wiatraki, ulica Ławecka. 1316L Droga Krajowa 2 Maciejowice, Wierzejki, Trzebieszów. 1210L Łuków, ulica Cieszkowizna, Aleksandrów, Gąsiory, Brzustowiec, Radzyń, Podlaski. 1202L Łuków, ulica Wójtostwo, ulica Zapowiednik, Strzyżew, Olszewnica, Polskowola, Konkolewnica. Dofinansowanego z programu wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. 4 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. 5 zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 16. Sprawy różne. 17. Zamknięcie obrad. Kto z państwa radnych jest zaproponowanym porządkiem obrad sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przystępuję do realizacji punktu 4 porządku obrad sesji, w którym pan burmistrz przedstawi Wysokiej Radzie sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 16 sesji Rady Miasta. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. Rozpocznę sprawozdanie z działań międzysesyjnych od poinformowania państwa, co się zadziało w zakresie inwestycji. Budowa ulicy Polnej w mieście Łuków. W dniu 1 marca bieżącego roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie ze złożonym harmonogramem trwają prace związane z przygotowaniem map oraz uzyskaniem warunków technicznych gestorów sieci. Termin realizacji tego zadania 31 października 2016 roku. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum nr 3 w Łukowie. W związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią okulną
dwutorową oraz bieżnią prostą długości 60 metrów zakończoną skocznią do skoku w dal dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. W lutym dokonano niezbędnej wycinki drzew kolidujących z zaplanowanym zamierzeniem, natomiast dzisiaj jeszcze będę wnioskował do Państwa Radnych o zwiększenie w związku ze zwiększeniem zakresu robót, bo pierwotnie planowaliśmy bezbieżni to zadanie, o zwiększenie o kwotę 100 tysięcy złotych pieniędzy niezbędnych na wykonanie tego zadania. Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Brzozowa, Bartnia, Tartaczna, Kondrackiego, Podkomorzego, Graniczna, Bolesława Chrobrego, Gospodarska, Deptak nad Krzną. Tu chodzi o ten odcinek od Myjni na Laskowskiego do mostku przy ulicy Prusa. Po zmianie tytułu inwestycyjnego zadania uruchomiona zostanie procedura na opracowanie dokumentacji budowlanej. Budowa separatora substancji ropopochodnych na wylocie z kolektora burzowego do rzeki Krzna. Tu chodzi o to miejsce w parku, gdzie czasem właśnie absorbowaliśmy straż pożarną, bo tam dochodziło do zanieczyszczeń. Zwiększona została w tym roku kwota, bo jak pamiętacie Państwo, w tamtym roku nie udało się za tą kwotę tego zadania wykonać. Rozesłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania. Termin realizacji przewidziany w zaproszeniach to 31 sierpnia 2016 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie potwierdził umieszczenie tej inwestycji na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w formie pożyczki. Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego, kontynuacja zadania z 2015 roku. Wykonawcą robót jest firma Greta Sport z Dąbrowy Górniczej. W lutym roboty budowlane zostały wznowione. Wykonano plantowanie terenu oraz nawierzchnię i utwardzono skostki dojścia do tego boiska. Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zalewu Zimna Woda. Otóż drodzy Państwo, po wielu latach oczekiwań w dniu 3 marca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Sprawozdanie z działalności kulturalno-sportowo-promocyjnej. W dniu 28 stycznia w Galerii Prowizorium w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy fotografii ulicznej w wykonaniu pani Anety Rogulskiej. Kto z Państwa był, mógł podziwiać bardzo ciekawe ujęcia zaprezentowane przez autorkę, której serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tej wystawy. 29 stycznia tego roku nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pod nazwą Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie, etap drugi, w ramach którego zaplanowano modernizację basenu średniego dla osób niepełnosprawnych i niepływających. Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 877 tysięcy złotych brutto złożyła firma Pekmont, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z Bielska-Białej. W dniu 16 lutego 2016 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji. Termin realizacji inwestycji to 31 maja 2016 roku, a więc jeszcze nas, żebyśmy mieli zapas czasowy, zanim oddamy ten teren mieszkańcom miasta, bo jak wiadomo, to już będzie dodatkowa atrakcja. Tak jak Państwo pamiętacie, w poprzednim roku nasze baseny letnie biły rekordy. Myślę, że więcej atrakcji w tym roku sprawi, że nasze baseny będą się cieszyć równie dużym zainteresowaniem. Zadanie drugie, modernizacja terenów sportowych na terenie pływalni letniej Delfin, wpłynęły dwie oferty. Oferowane ceny znacząco przewyższały kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie w tej części unieważniono. Dziecięca Akademia Futbolu DAF w dniu 30 stycznia tego roku zorganizowała drugi noworoczny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łuków dzieci z rocznika 2004-2005. W turnieju wzięło udział 120 dzieci z 10 drużyn, z czego DAF Łuków 3 drużyny, Wektra Zbuczyn, Awia Świdnik, Trójka Łochów, dwa zespoły, Top 54 Biała Podlaska, Ruch Ryki, Delta Warszawa. Tutaj serdeczne podziękowanie oczywiście dla pana radnego Przemka Wereszczyńskiego, bo to on zawsze za tym stoi, za tą imprezą. Oczywiście również dla całej grupy rodziców, którzy się w to organizują. W dniu 1 lutego 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej po remoncie. Remont biblioteki trwał od czerwca do listopada 2015 roku. Zakres remontu obejmował wymianę dachu, remont elewacji, przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż windy, toaleta, adaptację garażu na salę konferencyjną, remont piętra, obniżenie sufitu, wymianę podłóg i oświetlenia, malowanie wszystkich pomieszczeń, podłączenie budynku do sieci PEC. Koszt remontu wyniósł 582 tysiące złotych. Zakupiono również nowe regały na książki, meble do sali konferencyjnej, stoły, krzesła, meble i wyposażenie pokoju socjalnego, rolety do okien. Koszt wyniósł 85 tysięcy złotych. Ci z Państwa, którzy byli na otwarciu, mogli podziwiać odnowione pomieszczenia biblioteki. Myślę, że to się bardzo dobrze wpisuje w rok sienkiewiczowski, który obchodzimy wspólnie z powiatem łukowskim, zresztą w całym kraju, tak? Senat ogłosił rok sienkiewiczowski. To już mówiłem. W dniu 7 lutego 2016 roku w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta gala stypendystów burmistrza miasta Łuków. Na scenie wystąpili młodzi łukowscy artyści, którym zostały przyznane stypendia artystyczne. W tym roku te stypendia przyznaliśmy po raz pierwszy, ale myślę, że to będzie dobra tradycja. W kategorii śpiewu zaprezentowały się Marta Skórka, Julia Stolarczyk, Klaudia Borejko i Mikołaj Gajowy. W kategorii literatura i teatr Bartłomiej Niewęgłowski. W kategorii taniec Kinga Mościcka, Klaudia Teresa Mościcka i Eliza Leszczak. A w kategorii muzyka Łukasz Smyk. Nieobecny był Patryk Makowski, który tego dnia miał przesłuchania w Sosnowcu. W dniu 13 lutego 2016 roku również w sali widowiskowej Łoku miał miejsce specjalny koncert walentynkowy. W dniach 15-24 lutego 2016 roku prowadzony był nabór ankiet od właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych zamieszkałych na terenie miasta Łuków. Do udziału w projektach w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz zakupu i montażu kolektorów słonecznych. W dniu 19 lutego 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zabezpieczona kwota na ten cel to 11 tysięcy złotych. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kwota zabezpieczona to 90 tysięcy złotych. Opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 25 lutego 2016 roku zgłoszenie do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na 2016 rok i lata następne inwestycji sportowej pod nazwą budowa trzech ogólnodostępnych kortów tenisowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie. Inwestycja dotyczy budowy trzech kortów tenisowych na podbudowie betonowej o nawierzchni akrylowej o łącznych wymiarach 35 metrów na 51. Całkowity koszt zadania to 750 tysięcy złotych. Wnioskowana kwota z pieniędzy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
to 247 500 zł, a więc tak mniej więcej 1/3 do 2/3. W dniu 27 lutego 2016 roku odbyła się ostatnia, to jest 24. runda na zakończenie 13. edycji Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem burmistrza. W rozgrywkach wzięło udział 28 drużyn i 500 zawodników. 29 lutego tego roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Łukowskim Ośrodku Kultury dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury, dyrektor OSIR, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta oraz przewodniczący Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami przekazali zebranym mediom szczegóły dotyczące Dni Łukowa 2016 roku, które odbędą się w dniach 27-29 maja. Myślę, że szczegóły zostały zaprezentowane, są dostępne i na naszej stronie internetowej, i na stronach internetowych podległych nam jednostek wymienionych, i również na portalach, którymi dysponują łukowskie i nie tylko łukowskie media. 6 marca w Łoku odbyło się przedstawienie teatralne, inscenizacja fragmentów utworów Godebskiego, Gogola, Fredry, Moliera i Wyspiańskiego w wykonaniu uczestników sekcji teatralnej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Spektakl wyreżyserowała opiekunka i instruktorka tego szkoła teatralnego, pani Lidia Kargol. Ja przypomnę, że pani Lidia jest absolwentką szkoły Machulskich. Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie takiego spektaklu. W dniach 7-11 marca również w Łoku odbyła się nietypowa wystawa klocków Lego. Natomiast tutaj bardzo zadziwia wiek organizatora wystawy, bo był to 5-letni Mikołaj Ochnio z Ulana. Serdecznie dziękujemy Mikołajowi i jego rodzicom, bo przez tydzień wystawę odwiedziło około 1500 osób. Myślę, że te osoby to tak były w przeważającej części niewielkiego wzrostu. Akurat mogłem oglądać na zapisach filmowych, no były to po prostu przedszkolaczki, ale nie tylko. 9 marca również w Łoku odbyło się spotkanie mediów oraz mieszkańców Łukowa z władzami miasta i przedstawicielami firmy Łukpasz, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poświęcone budowie wytwórni pasz dla drobiu na terenie podstrefy Łuków. Proszę Państwa, to spotkanie było szeroko relacjonowane przez media. Ci z Państwa radnych, którzy chcieli być, to byli. Spotkanie miało charakter otwarty, osoby zainteresowane również były. Natomiast mimo takich szeroko złożonych wyjaśnień, wczoraj do Urzędu Miasta, do sekretariatu wpłynął protest przeciwko czemuś, czego nie ma być. No i tutaj ubolewam nad faktem, że wprawdzie jest tam 900 podpisów, ale raz, że ludzie zostali wprowadzeni w błąd, bo protestują przeciwko czemuś, co w ogóle nie ma zaistnieć, a dwa, kolejnym ubolewającym faktem jest to, że duża część podpisów jest po prostu sfałszowana. Wczoraj wykonałem kilka telefonów do swoich znajomych, którzy się znaleźli na tamtej liście. Zapytałem ich, czy wiedzą, co podpisali. Więc nie wiedzą, że w ogóle coś podpisali. Panie sekretarzu, zechce pan przytoczyć treść tego protestu? 14 marca 2016, Komitet Protestacyjny Mieszkańców Łukowa, ulica Łapigus, e-mail protest@lukow.o2.pl. Burmistrz miasta Łuków. Sprzeciw. Tytuł dokumentu. My niżej podpisani mieszkańcy miasta Łuków sprzeciwiamy się działaniom burmistrza w niżej opisanej sprawie. Budowie firmy Łukpasz, spółka z o.o. w obrębie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze względu na nieprzewidywalny rozwój i stopień uciążliwości jej działania. Wpis do ewidencji świadczy o wykorzystaniu do produkcji pasz odpadów poubojowych w postaci mączki drobiowej, mączki z piór i krwi hydrolizowanej, tłuszczów drobiowych.
Sprzeciwiamy się powstaniu innych inwestycji planowanych przez spółkę Łukpasz oraz wszystkich podmiotów z tej branży. Uzasadnienie. Inwestycja pozbawi możliwości rozwoju istniejących już przedsiębiorców. W efekcie może to doprowadzić do likwidacji działających obecnie firm, a tym samym spadku zatrudnienia. Spowoduje to znaczne obniżenie atrakcyjności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla innych inwestorów. Niefortunna lokalizacja zakładu uciążliwego w zachodniej części miasta będzie miała ogromny wpływ na komfort życia mieszkańców Łukowa, gdyż większość wiatrów wieje w kierunku centrum miasta. Unoszący się odór oraz możliwość pojawienia się w obrębie strefy dużej ilości szczurów, robactwa i innych insektów, które są nosicielami różnych chorób, będzie miało katastrofalny wpływ na stan zdrowia mieszkańców. Ogromne zagrożenie życia mieszkańców przy pojawieniu się ptasiej grypy. Planowana inwestycja przyczyni się do degradacji Łukowa jako miasta o walorach historycznych i przyrodniczo-turystycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kompleks przyrodniczy z zabytkowym cmentarzem wojskowym. Zostaniemy określeni jako miasto smrodu. Obniżenie wartości gruntów i nieruchomości wynikających z sąsiedztwa takiego zakładu. Wnioskujemy o odstąpienie od uciążliwych inwestycji, a skupienie się na przyciągnięciu inwestorów z nowymi technologiami, co pozwoli naprawdę rozwijać się miastu i szkolnictwu zawodowo-technicznemu, a jednocześnie zapobieganie emigracji ludności z naszego miasta. Do sprzeciwu dołączamy kserokopię podpisów zainteresowanych mieszkańców w ilości 37 arkuszy, łącznie 930 podpisów. Tytuł druku podpisów jest następujący. List protestacyjny. Niniejszym składam zdecydowany protest przeciwko budowie zakładu Łukpasz spółka z o.o. przetwarzania odpadów poubojowych do produkcji pasz w Łukowie przy ulicy Strzelniczej. Dziękuję panie sekretarzu. Ja tylko powiem, że absolutnie nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, bo myślę, że ci, którzy byli i ci, którzy usłyszeli przekaz medialny, czy telewizyjny, czy radiowy, czy również w formie pisanej, doskonale wiedzą, że tam żadnych odpadów poubojowych nie będzie, chociażby z tego tytułu, że żaden zakład od 2003 roku nie dostanie pozwolenia na to, żeby takich odpadów używać. A jak nie dostanie pozwolenia, to znaczy, że nie będzie produkował. No przecież prawo nie jest po to, żeby sobie tak dowolnie wymyślać i mieszać, co tam się da. Natomiast rzeczywistość jest taka, że rzeczywiście ma powstać wytwórnia pasz taka jak w Olsztynku. I ja ponawiam swoje zaproszenie. Myślę, że przed świętami to tam każdy jest bardziej skupiony organizacją świąt, przygotowaniem się do świąt, ale myślę, że w tym tygodniu po świętach zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania się do sekretariatu i zorganizujemy wyjazd do zakładu w Olsztynku, takiego zakładu, który już funkcjonuje i taki zakład ma zostać wybudowany w Łukowie. Natomiast ubolewam nad tym, że organizatorzy po prostu kłamią, oszukują ludzi, dają im do podpisania coś, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a jeszcze tym bardziej fałszują podpisy, tak? Zresztą, jeżeli tutaj są przedstawiciele mediów, myślę, że pan sekretarz później udostępni państwu te listy, gdzie gołym okiem widać, że wiele podpisów jest sfałszowanych. Natomiast tutaj pan sekretarz nie nadmienił, że jeden podpis jest nawet z Huty Radoryskiej. To tam rzeczywiście będzie bardzo uciążliwie. Wracając, proszę państwa, do dalszych aktywności. W dniu 11 marca 2016 roku o godzinie 15 upłynął termin składania ofert na zadanie pod nazwą wykonanie
zadaszenia świetlikiem łukowym z poliwęglanu i aluminium przestrzeni międzydachowej, o jak to brzmi zawile, oraz wykonanie dwóch witryn. Proszę Państwa, chodzi po prostu o zadaszenie świetlikiem tego wejścia i zamontowanie witryn na wejściu i wyjściu tutaj, gdzie wchodzimy na baseny. Żeby tą przestrzeń można było wykorzystać na poczekalnię, bo jak wiecie, jest tam też świetlica terapeutyczna, obok jest przedszkole, jest również świetlica dla stowarzyszeń, która jest udostępniana w ramach potrzeby. Mam tutaj informację, że wpłynęły 3 oferty. Termin wykonania zaplanowano na dzień 16 maja 2016 roku. W dniu 11 marca 2016 roku upłynął termin nadsyłania przez uczniów łukowskich szkół podstawowych i gimnazjów prac na konkurs plastyczny Kartka Wielkanocna 2016 roku. Miasto Łuków wzięło udział w dniu 12 marca 2016 roku od godziny 18 na pływalni Delfinek. W tym dniu właśnie rozpoczął się trzeci ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada 2016 roku, który zakończył się o godzinie 5 nad ranem dnia następnego, w dniu 13 marca. W maratonie uczestniczyło 42 pływaków z całej Polski. Województwo lubelskie, a przepraszam, 42 pływalnie z całej Polski, w tym nasza jako jedyna w województwie lubelskim. Województwo lubelskie reprezentował tylko Łuków. W maratonie wzięło udział 51 uczestników. Pierwsze miejsce, słuchajcie Państwo, bo warto, ja na przykład jestem pełen podziwu, zajął Adrian Borkowski z Łukowa, który przepłynął 25 km w czasie 9 godzin 33 minut. Drugie miejsce zajął Kamil Walczak z Łukowa, który przepłynął 22 km 600 metrów w czasie 9 godzin 54 minut. Trzecie miejsce zajął Przemysław Wielicki z Siedlec, który przepłynął 20 km w czasie 6 godzin i 3 minut. Łączny dystans osiągnięty w Łukowie to 304 km 650 metrów. A ja tak, panie dyrektorze, patrzyłem, że jeden wynik jest zafałszowany, ale pewnie zaliczono tylko ten czas, kiedy pan pływał od 18. Ponieważ myślę, że to też powód do dumy, panie komendancie, otóż pana rzecznik prasowy, pan aspirant Józwik, przepłynął 6 kilometrów. Myślę, że niech drżą wszyscy potencjalni, co by chcieli uciekać przed nim przez wodę. Także serdecznie gratuluję, natomiast widziałem w zestawieniu, że tylko 3 km mu zaliczono, ale po prostu z przyczyn jakichś właśnie zaczął pływać godzinę wcześniej. Ale myślę, że to też jest powód do dumy, że tak sprawny policjant jest w szeregu łukowskiej policji. 12 marca tego roku w Łoku odbył się występ kabaretu Anim Rumru. 12 marca odbyły się otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS i jednocześnie 8 memoriał Janusza Kowalczyka w ponoszeniu ciężarów. Sztangiści rywalizowali w kategorii do lat 15, 17 i 23. Było to między innymi pod patronatem burmistrza miasta. No i tutaj oczywiście, tak jak przy okazji młodych piłkarzy, dziękowałem panu radnemu Wereszczyńskiemu, tym razem panu ukłony do pana Roberta Dołęgi, do pana radnego, pasjonata i jeszcze aktywnego zawodnika, z tego co wiem, panie Robercie. Także gratuluję serdecznie kolejnej udanej imprezy. 13 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Roku Sienkiewiczowskiego na ziemi łukowskiej. Wspólnie zorganizowana przez Łukowski Ośrodek Kultury, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Wydział Promocji Starostwa Powiatu Łukowskiego. To tyle, proszę Państwa, na teraz. Gdybym coś pominął, to dopowiem w
trakcie sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za wystąpienie. Przystępuję do realizacji punktu 6 porządku obrad dzisiejszej sesji, w którym Wysoka Rada zapozna się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Czy są pytania w tym temacie? Ja mam pytanie do pana komendanta. Dlaczego tak się dzieje, że w mieście są budynki tak dewastowane? Pisała to i prasa, i widać to gołym okiem. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie i panowie radni, szanowni państwo, może na początek się przedstawię, ponieważ jestem dla państwa nową tutaj osobą i praktycznie mało kto z państwa mnie zna. Komisarz Leszek Misiak, Komenda Powiatowa Policji w Łukowie. Mam 39 lat, jestem rodowitym łukowianinem. Od 16 lat służę w policji, jestem związany z pionem kryminalnym. Przez 5 ostatnich lat byłem komendantem Komisariatu Policji w Adamowie. Z dniem 7 marca tego roku, zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, zostały mi powierzone obowiązki pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie. Zgodnie z nowym zakresem obowiązków będę nadzorował pion kryminalny łukowskiej komendy, a także Komisariaty Policji w Adamowie i w Stoczku Łukowskim jako całość ich funkcjonowania. Także zgodnie z tym nowym zakresem obowiązków będę zastępował Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie w trakcie jego nieobecności. Taka sytuacja ma właśnie miejsce dzisiaj. Odpowiadając na pytanie pana radnego odnośnie dewastowania budynków, i to nie tylko użyteczności publicznych, ale także budynków należących do prywatnych właścicieli, jest to problem z pewnością. Od młodych mieszkańców Łukowa, od tego, na ile sobie mogą pozwolić i czy w tym zakresie pozostaną bezkarni. W każdym z takich przypadków, jeśli otrzymujemy zawiadomienie, prowadzimy czynności, czy to czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, czy to czynności związane z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwo. Czasami udaje nam się ustalić sprawców takich czynów. Jeśli chodzi o uszkodzenia rzeczy, to w 2015 roku w formie przestępstw odnotowaliśmy 24 takie przestępstwa na terenie miasta Łukowa, spośród 30 w całym powiecie łukowskim. Wykrywalność w tym zakresie kształtowała się na poziomie 50%. Jeśli chodzi o wykroczenia, to tutaj mam dane z naszej statystyki policyjnej odnośnie całości powiatu. Są to 62 wykroczenia z artykułu 124 kodeksu wykroczeń, czyli uszkodzenia mienia. W tym 4 czyny karalne nieletnich. W tym zakresie udało nam się wykryć ogółem, a w szczególności skierować wnioski o ukaranie w przypadku 16 takich wykroczeń. W jednym przypadku ukaraliśmy sprawcę mandatem karnym, pouczaliśmy nigdy. Także wykrywalność w tym zakresie jest niewielka. Jeśli chodzi o przestępstwa, powtórzę się, 50%, jeśli chodzi o wykroczenia, jest to wykrywalność dużo niższa. W tym przypadku duże znaczenie mają informacje, jakie uzyskujemy od mieszkańców, ale nie tylko. Także bazujemy na tym, co uda nam się uzyskać z monitoringów. Monitoring miejski niestety nie działa od pewnego okresu czasu. Bazujemy także na monitoringach, które są we władaniu, w posiadaniu, w użytkowaniu osób prywatnych czy też urzędów. Bardzo często korzystamy z dobrodziejstwa i pomocy tych osób, ale chcielibyśmy mieć taki monitoring z prawdziwego zdarzenia. Nie chodzi o to, żeby w Łukowie był tak zwany Big Brother, ale żebyśmy mogli go wykorzystać w szczególności do celów wykrywczych. Podam państwu idealny przykład z piątku 11 marca. Tego dnia w Łukowie stała się rzecz straszna, jeśli chodzi o przestępczość. Mieliśmy 8 usiłowań dokonania oszustw metodą na wnuczkę i policjanta CBS-u, w tym 2 przypadki oszustwa skutecznego, gdzie 2 panów, starszych panów mieszkańców Łukowa, utraciło łącznie 40 tysięcy złotych. O tym jest bardzo często mówione w mediach, w prasie. Informacja w tym zakresie jest szeroka i praktycznie wszędzie obecna. Niestety, 2 panów utraciło, można powiedzieć, oszczędności życia. Gdybyśmy mieli taki monitoring i mając ten zebrany materiał dowodowy, moglibyśmy
w miarę skutecznie ustalić chociażby wizerunek sprawców, ponieważ sprawcy poruszali się po terenie Łukowa pieszo, tak samo jak i pokrzywdzone. Niestety takiej możliwości nie mieliśmy. Prowadzimy czynności wykrywcze w tym zakresie, ale czy uda nam się wykryć tych sprawców, nie wiem. Sytuacja na pewno nie jest beznadziejna. Robimy wszystko, aby ustalić tych sprawców i aby ci dwaj panowie, którzy łącznie utracili 40 tysięcy złotych, mogli czuć się osobami, którym te pieniążki zwrócimy. Powtórzę się, czy będzie to możliwe, nie wiem, ale zrobimy wszystko. Wracając właśnie do przestępczości związanej z uszkodzeniami mienia i wykroczeniowej w tym zakresie, to właśnie ma się to analogicznie do przestępstw. Gdybyśmy mieli taki monitoring, z pewnością ta wykrywalność byłaby dużo, dużo większa. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, Panie Komendancie, chciałbym się odnieść do monitoringu. Otóż ten monitoring zaczyna powoli działać. Z każdym miesiącem będzie działał coraz sprawniej, ponieważ będzie przybywało kamer. Czy Pan Sekretarz zechce uzupełnić moją wypowiedź? Rzeczywiście ten monitoring, który funkcjonował w naszym mieście w postaci tych kamer obrotowych, przestał dobrze działać, a tam bezpowrotnie zostały utracone licencje do systemu Bosch, które kosztują w granicach 30 tysięcy złotych. Ja podjąłem próby, żeby to odzyskać w firmie Bosch, która zarejestrowała te licencje bodajże w 2006 roku, wtedy kiedy został uruchomiony ten system. Niemniej jednak tutaj Państwo radni podjęli uchwałę i mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie na wykonanie nowego zupełnie monitoringu kamer. W tej chwili w urzędzie trwają prace przygotowawcze, kończymy specyfikację techniczną do tego systemu i do końca marca chcielibyśmy wyłonić wykonawcę, który do końca czerwca wykona kompleksowy monitoring w granicach 60 kamer stacjonarnych, już nieobrotowych, na terenie naszego miasta. Projekt takiego monitoringu został tutaj pod moim kierownictwem przygotowany w ubiegłym roku, przedłożony panu komendantowi do zaopiniowania. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione. Wnioski państwa radnych również co do rozmieszczenia kamer w naszym mieście. Chcemy, żeby ten system był rozbudowywalny, żeby można było do tego systemu dołączyć kolejne kamery, które będą włączone w rejestratory i na komendzie policji będzie centrum zarządzania obrazem, tak jak to było w przypadku tego pierwszego systemu. Także myślę, że to będzie wykonane w terminach, o których powiedziałem. Co do amfiteatru, w związku z tym, że pojawiły się tam akty wandalizmu zaraz na początku roku, zdecydowaliśmy wykonać taki monitoring 4 kamer w samym amfiteatrze na scenie i to działa. W międzyczasie jeszcze chyba chuligani uśpieni tym, że informacjami, że nie działa monitoring miejski, dokonali aktu wandalizmu w ubikacji, która znajduje się z tyłu amfiteatru, nie wiedząc, że kamery działały, więc taki materiał zabezpieczyliśmy, gdzie widać wyraźnie, jak próbowali się dostać do tej skarbonki w drzwiach tej ubikacji, po czym zorientowali się, że wiszą kamery na budynku i widać wyraźnie, jak wyjmują kostkę z utwardzonego terenu i niszczą te kamery. Ten materiał został przekazany przez Urząd Miasta do Komendy Powiatowej Policji i wiem, że przyszło pismo, które potwierdziło, że wszczęto działania wyjaśniające w tej sprawie. Także, proszę Państwa, no nie można na takie rzeczy pozwolić. Oczywiście będziemy chronić nasze mienie i to robimy. Myślę, że jak ten monitoring będzie wykonywany, to już pierwsze kamery, które będą
się pojawiały, już będą ten obraz zabezpieczały. Ja jeszcze, tak jak powiedziałem o tym pierwszym monitoringu, podejmę próby odzyskania tych licencji, bo te kamery w dużej części mogą być jeszcze działające. Także w tej chwili, jeżeli się uda, to będziemy jeszcze mieli ten stary system z dopatrywaniem tak zwanym, bo to były kamery obrotowe. To tyle, dziękuję bardzo. Zaniepokoiło mnie stwierdzenie pana sekretarza, że zostały ukradzione. Zniszczone. Kamery zostały zniszczone. Na filmie wyraźnie widać, że ta kostka brukowa celuje bezpośrednio w kamery, w obiektywy. Póki jeszcze kamera widziała, to zarejestrowała to, a jak już została uderzona, to po prostu została odkręcona i przestała już rejestrować, zaczęła patrzeć gdzieś tam w niebo. Dwie dokładnie kamery, z tego co pamiętam. Są tam jeszcze kamery ukryte, o których lokalizacji nie wie nikt, więc potencjalnych wandali myślę, że to skutecznie odstraszy. Ja nieprzypadkowo zadałem to pytanie. Dzisiaj Rada Miasta ma podjąć szereg uchwał, które mają spowodować to, że w mieście będzie postawiona ławeczka z Henrykiem Sienkiewiczem. Będą na placu zabaw do ćwiczeń przyrządy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ta ławeczka na drugi dzień czy na trzeci była wymalowana na kolorowo, albo żeby przyrządy do ćwiczeń trafiły na złom. Bo u nas tak się trafia, że kradnie się różne rzeczy na działkach wanny, potem znajduje się w Białej i żeby, proszę Państwa, było ciekawiej, to właściciel ma pojechać do Białej sobie odebrać. Wanna kosztuje na złomie przykładowo 30 zł, a koszt przywozu 100 zł. Także w trosce o to i pan tutaj, pan starosta dołożył do ławeczki powiat i miasto i sobie nie wyobrażam, żeby to było zniszczone. Z tego to widać, bo ja mam przykład na placu zabaw u siebie. Dzięki Bogu tu pani radna Rybicka to samo widzę, głową kiwa, że policja jeździ, ale efektu żadnego nie ma. Zgadzam się z panem. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca i postaramy się zrobić wszystko, żeby nie miały miejsca. Dlatego część kamer w przypadku monitoringu powinna być w systemie kamery stałej, a część monitoringu w systemie kamer z możliwością ich obrotu, także przez osobę obsługującą ten monitoring. Jeżeli taka ławeczka powstanie, z pewnością dołożymy wszelkich starań, żeby tam było bezpiecznie, żeby nie doszło do uszkodzenia tej ławeczki. Ja też odnoszę się do tego w ten sposób, że młodzi ludzie też powinni być edukowani, że to jest coś ważnego dla miasta, coś ważnego dla powiatu. Przecież Sienkiewicz jest związany z tym terenem i jeśli ktokolwiek dokona tego uszkodzenia, to wykaże się ewidentnym wandalizmem w tym zakresie i będzie ścigany z naszą całą surowością i skutecznością. Panie komendancie, czy widzi pan potrzebę, żeby nasza komenda powiatowa policji posiadała inny pojazd jak samochód, na przykład rowery? Kiedyś w rozmowie z panem burmistrzem padło stwierdzenie, że jesteśmy jako miasto w stanie, nie wiem, zafundować, kupić rowery. Dlaczego o tym mówię? Jakieś wspominałem, na chyba to była trzecia czy czwarta kadencja Rady Miasta, kiedy jeszcze na Ostierze były konie, żeby kupić policjantom konie. Do tego, żeby bardziej byli mobilni. To oczywiście było jako humor, ale faktycznie, jeśli powstanie u nas piękny bulwar nad Krzną, to aż się prosi, żeby tam mogła policja być bardziej skuteczna, to na rowerach. Nie zawsze pieszy dojdzie tam, gdzie szybko, gdzie dojdzie rower, a też pan komendant obiecał, jak był na spotkaniu Komisji Zdrowia, że patrole będą również pełniły swoją służbę na działkach. Działek mamy w Łukowie 6. Czy dlatego pytam, czy nie widziałby potrzeby, żeby łukowska policja, nie wiem, może miasto zafunduje, panie burmistrzu, komendzie policji takie prawdziwe rowery z tą EO, prawda, jakimś tam ładnym oznakowaniem w tym miejscu, żeby nie czuli się policjanci śmiesznie, jadąc na rowerach przez miasto, prawda, i włączając sygnał dźwiękowy na przykład. Akurat tak się składa, panie Ryszardzie, panie radny, że kiedyś byliśmy w tej samej kadencji radnymi i kiedyś właśnie zaproponowałem taki pomysł. To zostało zironizowane wówczas, ale to było 8 lat temu,
Natomiast myślę, że to się sprawdza w okresie od wiosny do jesieni w innych miastach i nie tylko tam, gdzie są plaże. Wtedy to ja usłyszałem, że się filmów naoglądałem, ale nie. Ja zajrzałem do internetu i widziałem nawet, że takie już profesjonalne rowery to koszt kilku tysięcy złotych. Więc oczywiście myślę, że jeżeli tutaj łukowska policja podejmie temat, to my pewnie wyasygnujemy pieniądze z budżetu miasta, może chociażby właśnie z pieniędzy Komisji Profilaktyki, bo to przecież stricte profilaktyka, bo zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście wystarczy, że ktoś nawet powiedzmy jakimś niedużym pojazdem ucieknie przez rzekę tutaj za PKS-em i można go sobie gonić. Natomiast tak, rzeczywiście w innych miastach są i patrole konne, ale są też patrole rowerowe, więc jak najbardziej podtrzymujemy tutaj chęć zakupienia nawet ze strony miasta takich rowerów patrolowych, aby było tylko komu na tym jeździć, bo ja przypomnę, że co roku wspomagamy Policję Łukowską kwotą bodajże, pani Basiu, 40 tysięcy złotych, tak? 20, a to powiat drugie 20 dokłada. No ale w każdym bądź razie myślę, że jeśli będzie zainteresowanie, to wtedy porozmawiamy o konkretach. To już może jeśli pan komendant zechciałby się odnieść do tego pomysłu. Odpowiadając na pytanie związane z możliwością poruszania się rowerami, na pewno decyzja w tym zakresie będzie należała do komendanta powiatowego Policji w Łukowie. Ja nie mówię nie, nie mówię też tak. W pewnych jednostkach policji sprawdzają się, w szczególności w miejscach i miejscowościach turystycznych. Tam faktycznie trzeba się przemieszczać czasami po terenach takich, gdzie radiowóz nie wjedzie, gdzie nawet ciężko jest przejść pieszo, a rowery się sprawdzają. Czy sprawdziłyby się u nas, tego nie wiem. My też borykamy się z problemami kadrowymi. Często nam jest ciężko zapewnić obsadę kadrową radiowozów, a jeżeli już mamy jakieś nadwyżki, to kierujemy te nadwyżki w patrole piesze. Często też w rejon działek, ogródków działkowych, bo tam też dochodzi do niszczenia mienia, aktów wandalizmu. Staramy się te służby dyslokować w sposób właściwy i prawidłowy. Bazujemy na tym, co się dzieje, staramy się też przewidywać. Czasami nam się to udaje, czasami nie, no nie jesteśmy nieomylni. Często też korzystamy z tego, co powiedzą nam mieszkańcy, że nam zasygnalizują, sprawdźcie te działki, tutaj jest melina, tutaj schodzi się młodzież, tutaj pali papierosy. Wszystkie sygnały odbieramy, piszemy wnioski o dyslokację służb i te wnioski są realizowane. Tak jak wspomniałem, nie wszystkie wnioski uda nam się zrealizować skutecznie, ale z pewnością wszystkie są realizowane. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, znaczną część sprawozdania stanowią sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie miasta i powiatu i jest tu taka informacja, że wystąpiliście Państwo z ponad 90 wnioskami do poszczególnych zarządów dróg z wnioskami o pewne zmiany w organizacji ruchu. W grupie tej są oczywiście zarząd dróg miejskich i mam informację, że 5 z tych wniosków nie zostało uwzględnionych przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie i myślę, że to jest dobry moment, dobry czas, żebyśmy na ten temat podyskutowali. Ja tylko przytoczę. Jest ich 5, więc niezbyt wiele. Warto, żebyśmy porozmawiali, co się zadziało albo co się wydarzyło, dlaczego te wnioski nie zostały uwzględnione. Pierwszy wniosek to jest skierowanie do Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie dotyczący ustawienia urządzeń rozdzielających ruch na ulicy Kiernickich w rejonie posesji nr 42. W celu uniemożliwienia parkowania na chodniku pojazdów. Drugi wniosek, skierowanie do burmistrza miasta Łuków dotyczący zamontowania oświetlenia ulicznego na ulicy Przemysłowej w Łukowie. Tu wprawdzie jest informacja, że ten wniosek spotka się z realizacją w kolejnym roku, no ale jest informacja, że nie uwzględniono tego w ubiegłym roku. Trzeci wniosek to jest skierowanie do Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie dotyczący wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Nowopijarskiej w rejonie dworca PKS. Czwarty wniosek, skierowanie do Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie dotyczący zmiany organizacji ruchu na terenie osiedla Nowy Łuków 2. I piąty wniosek skierowany do Zarządu Dróg Miejskich dotyczy wprowadzenia ruchu
w obu kierunkach na drodze, na ulicy Korczaka. Jest pan dyrektor i myślę, że to jest dobry czas, dobre miejsce, żebyśmy na ten temat podyskutowali. Co się zadziało, dlaczego te wnioski nie zostały uwzględnione, albo może ze strony pana komendanta, na czym szczegółowo te wnioski polegały, czym się państwo kierowaliście? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja myślę, że jeśli te wnioski zostały ocenione negatywnie, to ja tutaj ufam w doświadczenie pana Marka Jąckiewicza, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, bo jedno miejsce to akurat z nami, ten wniosek jest absurdalny. Rozdzielenie na wysokości posesji ulicy Kiernickich 42, przecież tam jest wjazd do hurtowni, nowo wybudowana 42. No to po co tam rozdzielać? Przecież tam ludzie do tego, ludzie idą do kościoła, jest przejście biało-czerwone, przecież to nie, a poza tym tam są wybudowane skrzyżowania wyniesione, więc no ile tych urządzeń takich spowalniających ruch zrobimy? To tym bardziej, to również jest. Jeśli chodzi o ortodentykę, to nie jest Kiernickich 42. Może mi pan zaufać. Jak najbardziej wszystkie wnioski kojarzę, postaram się krótko do nich ustosunkować. Ulica Kiernickich, chodziło oczywiście o ortodentykę, tam był problem z parkowaniem pojazdów w ciągu pieszo-rowerowym. Po rozmowie z właścicielem tej przychodni problem został wyeliminowany, parking jest na terenie tej przychodni. Pojawiają się raz może w miesiącu parkujące tam samochody, ale szybko są usuwane na prośbę pracowników tej przychodni. Także myślę, że problem został rozwiązany bez wprowadzania urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Na ulicy Przemysłowej, tym się zajmuje Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. Musi być sporządzony projekt i dopiero realizacja fizyczna w terenie. Jeżeli chodzi o ulicę Nowopijarską, tutaj były różne pomysły. Myślę, że w tym roku będzie to przejście zrealizowane. Nie wszystko, o co wnioskuje policja, da się natychmiast zrobić, nie tylko ze względów organizacyjnych, ale czasami i finansowych, i technicznych. Osiedle Nowy Łuków 2. Komendant powiatowy policji proponował tam przywrócenie na niektórych ulicach oznakowania w postaci wyznaczenia pierwszeństwa przejazdu. No nie po to, żeśmy wprowadzili na całym osiedlu ruch skrzyżowań równorzędnych, żeby teraz się z tego wycofywać. Z tego co wiem, nie dochodzi tam do żadnych zdarzeń, czyli kolizji, a tym bardziej wypadków. Ruch ciężki się stamtąd wyprowadził ze względu na wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i przeważnie poruszają się tam tylko mieszkańcy osiedla. Skrzyżowania one są formą uspokojenia ruchu. No niestety, ale na nieznajomość przepisów i głupotę tutaj nie jesteśmy w stanie wpłynąć, a wyznaczenie z powrotem, raz, że to jest koszt znaków, dwa, że wprowadzi zamęt, jeżeli całe osiedle jest jako równorzędne wyznaczone. Ruch na ulicy Korczaka dwukierunkowy. Proszę państwa, po rozmowach naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z naczelnikiem Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich udało się pana naczelnika przekonać do możliwości wprowadzenia takiego ruchu. Do tej pory Wydział Ruchu Inżynierii w Drogach Wojewódzkich, które zatwierdzają organizację ruchu w rejonie ronda z Międzyrzecką, nie godził się na to. Teraz pan naczelnik zmienił zdanie, został taki projekt opracowany, pan starosta go zaopiniował pozytywnie, jest w tej chwili w Komendzie Wojewódzkiej Policji. No i tutaj zobaczymy, różne są na ten temat, mnie dochodzą różne słuchy, jeżeli chodzi o zaopiniowanie tego projektu. W tej czy w innej formie, jeżeli zostanie zaopiniowany, będzie przesłany do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który na tą chwilę ma możliwość zatwierdzania tych projektów. Także sprawa jest w trakcie. No i chyba to są wszystkie przypadki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Będąc przy porządku publicznym w mieście, chciałbym na chwilę wrócić do tematu, który na jednej z poprzednich sesji podnosiłem, mianowicie do
egzekwowania obowiązków wynikających z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Tutaj no wyszło nam, że nie mamy Straży Miejskiej ani żadnej innej instytucji, która by mogła te obowiązki egzekwować. Dlatego gorąca prośba, panie komendancie, aby policja troszkę i na ten aspekt zwracała uwagę. Tutaj w szczególności mam na myśli właśnie obowiązki właścicieli czworonogów, tak, na terenach publicznych, żeby oni sprzątali to po tych swoich pupilach, żeby może policja wśród tej działalności prewencyjnej, którą też prowadzi, też na ten aspekt zwróciła uwagę. Ten wniosek jest jak najbardziej możliwy do zrealizowania i postaramy się zadaniować służby w tym zakresie. I tyle. Ja mam pytanie z kolei do komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Jak czytamy w piśmie, odnotowano w 2015 roku 244 zdarzenia, w tym aż 41 alarmów fałszywych. I chciałbym zapytać pana, czy ilu ustalono sprawców i jakie ponieśli konsekwencje? Pan radny do ONG pytał o alarmy fałszywe, rozumiem, tak? No to jeśli chodzi o tą statystykę, to jeszcze dwie minuty. Z tych 244 zdarzeń odnotowaliśmy 41 alarmów fałszywych w mieście Łuków. Natomiast wszystkich alarmów fałszywych na terenie powiatu łukowskiego było 49. A więc jest to bardzo duża liczba tych alarmów fałszywych. Z czego się biorą te alarmy fałszywe? 30 przypadków wyjazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do alarmów fałszywych jest z instalacji sygnalizacji pożarowej. A więc na terenie miasta Łuków i tutaj gminy Łuków posiadamy obiekty, które są podłączone bezpośrednio do instalacji sygnalizacji pożarowej. A więc tam, gdzie z czujki na przykład będziemy mieli sygnał, że powstał pożar, na przykład z zadymienia, prawda? Dyżurny stanowiska kierowania od razu odbiera sygnał jako pożarowy. Czyli tam, czy jest pożar, czy nie ma pożaru, czy jest zadymienie, czy jakaś jest uszkodzenie tej instalacji, my mamy obowiązek wyjechać. A więc jest to 30 wyjazdów w ciągu roku do fałszywych alarmów z instalacji sygnalizacji pożarowej. 10 wyjazdów alarmów fałszywych to były tak zwane w dobrej wierze alarmy fałszywe, a więc mieszkańcy dzwonią, prawda, i zgłaszają nam, podejrzewają, że jest jakieś zdarzenie i dzwonią, to jest tak, w tak zwanej dobrej wierze. Jeden alarm fałszywy w złej wierze, a więc złośliwy. A to już policja wtedy prowadzi dochodzenie, także to już jest w rękach organów ścigania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, to stwierdzam, że Rada Miasta zapoznała się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.